No nie wiem, Krzysztofie, co ty na te czasy? No widzę, no tutaj rzeczywiście czas bardzo dobry, ale zobaczymy, czy się go uda przebić. A twój wymarzony samochód to jaki? Nie będzie to jakaś taka zaskakująca odpowiedź, ale Mustang. A dlaczego? Wydaje mi się, że w ogóle każdy mężczyzna ma taki etap w życiu, że kiedyś musi bardzo chcieć Mustanga. Piękne auto, piękna forma po prostu. Nawet, no nie wiem, nie znam się na samochodach, nie wiem co on ma w środku, ale sama forma zewnętrzna jest przepiękna. A jeśli chodzi o go-karty, to jakie są twoje doświadczenia? Raz jechałem, ale no to było tak z 8 lat temu. Nie wiem, 10. I pewnie nie były to elektryczne go-karty. Nie, były to spalinowe. Zwykły, ale na zewnątrz czy nie, też wewnątrz było, ale no właśnie przez to, że były spalinowe, to śmierdziało strasznie tymi spalinami. To myślę, że tutaj będzie największa różnica na tym torze, że... No nie czujemy żadnego smrodu. Ale to było raz i dawno temu, tak? Tak. No z 12 lat miałem coś takiego. Nie uprzedzajmy wypadków. Zobaczymy. Zapraszam cię na tor. Każdy z naszych gości otrzymuje challenge. Mhm. Dzisiaj jest twój challenge, a mianowicie musisz wymienić co najmniej 10 marek samochodowych, jakie znasz. No dobra. Powodzenia. No dobra. Więc McLaren. Ferrari oczywiście jest. Jest Opel, jest Skoda. Ale to jednak proste będzie wymienić tyle marek. To mamy Fiata też, mamy też BMW, mamy też Mercedesa, nie wiem, Corvette, mamy też Cadillac, to marka? To marka, zdecydowanie. To mamy też Cadillaca, mamy też Astona Martina. Rolls Royce'a, Bentley'a. Nie no, na pewno coś wyjdzie. Widziałem, że ci się spodobało. No to jak najbardziej, bardzo fajnie się jechało. Tak? A co najbardziej ci się spodobało? Bardzo byłem w ogóle zaskoczony tym, że to jest aż tak wymagające fizycznie i rzeczywiście czuć gdzieś w rękach to trzymanie kierownicy i w palcach zaciskanie właśnie palców na kierownicy, ale co najbardziej mi się podobało, chyba ten moment wchodzenia w zakręty i tego takiego lekkiego poślizgu i ułamka sekundy braku kontroli i z powrotem odzyskania. To tak, chyba... tak, bo to jest takie nieoczywiste, bo wiesz, źle wymierzysz i władujesz się w bandę na przykład. Tak. I... Ty tego uniknąłeś. No tam w jednym miejscu mi się zdarzyło lekko. Przysmarować w bandę, ale poza tym... Ale tylko przysmarować. Tylko przysmarować. Nie zastopowało cię to. No dobrze, jakiego czasu się spodziewasz? Dobrego, no mam nadzieję, że jak najlepszego. Coś tam powalczyłem, więc mam nadzieję, że jakiś będzie. A więc twój czas jest następujący. Minuta. No. Mówię jak Jeremy Clarkson w Top Gearze. Minuta to już dobrze. Chociaż nie, mogłoby być poniżej minuty. No właśnie, to ale... nie jest dobrze, że minuta. No właśnie. 6 sekund, 38 tysięcznych. Czyli okay. Wyprzedziłeś, znaczy masz lepszy czas od Grażyny Wolszczak, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Grażynko, sorry, ale wiesz, przyszedł tutaj rządny sukcesu młody człowiek. O!
Minuta 06:38. No to myślę, że będę musiał w takim razie tylko niedługo trochę potrenować i was przebijam. To jest plan na... No to trzymam cię za słowo, czyli jest szansa, że się tu jeszcze spotkamy. Jak najbardziej. Bardzo chętnie bym bardziej powalczył, ale super zabawa i bardzo fajnie było. To życzę ci powodzenia w tym, ale też na twoim kanale. Dziękuję. I w twoim cyklu Hop News. Jestem fanem, naprawdę. Oglądam i mamy o czym mówić, prawda? Ty na swoim kanale, ja w WTS-ie. Tak, cały czas kolejne newsy dochodzą. Na nudy nie narzekamy. Czy jest jakiś news, który ostatnio zrobił na tobie szczególnie duże wrażenie? Oj, trudno mi powiedzieć, czy któraś z tych ostatnich sytuacji była jakaś taka mocniejsza. Chyba nie. Też mam wrażenie, że przez to wszystko, co się w ostatnim roku stało, to teraz wszyscy są tak trochę znieczuleni na te kolejne newsy, że przeważnie musi się stać już naprawdę coś dużego, żeby to, no nie wiem, przynajmniej ja tak czuję, żeby to na mnie jakieś takie wrażenie wywarło i żebym później o tym myślał. Nie jest najgorsze to, że jesteśmy w tylko że już się do tego przyzwyczailiśmy. O. To chyba Stefan Kisielewski tak powiedział. To tak, to jest myślę dobre określenie tego i też właśnie dlatego chyba aż tak nie mam żadnego newsa w głowie, czy też jakiejś takiej sytuacji, która by się wydarzyła. Chociaż na pewno jakbyśmy teraz weszli na jakieś portale, to... Od razu. Moim zdaniem od razu, bez przerwy. Tak, tak. Ja czasami tak mam, jak ty mówisz, że myślę sobie, o rany, o czym ten program będzie? Przecież nic się nie dzieje, albo mało się dzieje. Wchodzę na portale różne, a... Tu mamy to, tu mamy to, tutaj to i wiesz, inspiracji nie brakuje. Tak, to prawda, tylko właśnie za bardzo się do tego przyzwyczajamy i jak już jesteśmy tak przesiąknięci tym i tak codziennie widzimy te newsy, to łatwo się do nich przyzwyczaić. A jakbyśmy, myślę, zrobili właśnie sobie jakąś taką przerwę i aż tak bardzo się nie skupiali na tym, co się dzieje przez jakiś czas, to może znowu by jakieś emocje budziły w nas kolejne wiadomości i nie byłoby to już takie... Podejrzewam, że to na pewno by miało niższą oglądalność czy jakąś tam popularność niż clickbaitowe nagłówki o jakiejś tam dramatycznej zabarwieniu, ale mimo wszystko myślę, że warto by było coś takiego spróbować i zresztą to jest duża nisza, która nie została zagospodarowana. No ciekawe, czyli masz taki pomysł, widzę. Wyciągnąłem z ciebie taki pomysł. No. Tak, jeden z pomysłów, które gdzieś tam krążą. No dobrze, no to trzymam kciuki, Krzysztofie, i dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz gratuluję przejazdu. Bardzo dziękuję. Całkiem niezłego czasu. Dzięki bardzo. Maciek, dziękuję ci serdecznie. Dzisiaj testujemy na wysokich obrotach, bo muszę przyznać, że na bardzo wysokich obrotach bardzo ciekawy samochód, a mianowicie BMW M3 Competition. Zapraszam. To auto to ponad 510 żywych koni mechanicznych i ponad 650 Nm dostępnych praktycznie od kliknięcia pedał gazu. Przyspieszenie tego samochodu można by było porównać naprawdę realnie do startu samolotu. Jak we wcześniejszych materiałach wideo, skupię się na tym, nie jakie on liczby reprezentuje, tylko jakie emocje daje ten samochód. Na przykładu, jego przyspieszenie jest nieziemskie. Skrzynia biegów działa naprawdę bardzo szybko, bez żadnych lagów. Poza tym, no, nie oszukujmy się, 650 Nm musi robić swoje. Ten moment obrotowy jest naprawdę praktycznie od ręki dostępny. Zawieszenie. Jak w sportowym samochodzie. Można się spodziewać, że będzie twardo, będzie biło po kręgosłupie. Jest twardy, ale on ma być twardy. To nie ma być limuzyna, która jest spakowana mocą. To ma mieć sportowy charakter i ma sportowy charakter, więc zawieszenie, jak już wspomniałem, jest sportowe i naprawdę to czuć na każdych wybojach. Jeżeli chodzi o wykończenie i jakość wnętrza, daje wysokie 5, a nawet bym powiedział 5+. Oczywiście często kupując samochód za kilkaset tysięcy, ponad 400 tysięcy złotych w katalogu, bez, mówię na starcie, bez pakietu Competition, tak? Oczekiwalibyśmy, że te plastiki to nie będą plastiki, że aluminium to będzie aluminium, a nie aluminium podobne. Ale tak akurat się składa, że w tym samochodzie konstruktorzy skupili się na tym, jak ten samochód ma jeździć, zachowywać się na drodze i na torze, bo to jest samochód, który można zabrać na tor,
aniżeli jak ma wyglądać i jak mamy się super wygodnie czuć w aucie. Choć nie ukrywam, że siedzenia tego samochodu są bardzo wygodne, tak w jakiś sposób tak otaczają twoje ciało i żebyś czuł bezpieczeństwo i cały czas taką otoczkę bezpieczeństwa dookoła ciebie. Natomiast do reszty naprawdę nie ma się co przyczepiać. Ten samochód stworzony jest po to, aby dawać fajną frajdę i spełnia w zupełności swoją funkcję. Jeżeli chodzi o takie elementy jak wygląd zewnętrzny, no to możecie sobie wyobrazić, że pakiet Competition dodaje mu naprawdę bardzo dużo uroku. Jest poszerzony. Kolega z redakcji mówił, że jak jechał tym samochodem, to ludzie zjeżdżali mu z drogi. On nawet nie jechał szybko, ale dla zasady zjeżdżali, nie podjeżdżali pod niego, jak to u nas w Polsce standardowo bywa, aby tutaj troszeczkę zrobić sobie challenge. Więc budzi respekt na drodze. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jak już słyszeliście wcześniej, to drze niesamowicie gębę, ale to naprawdę niesamowicie. Jest tutaj kilka opcji. Mamy tryby road, sport i track. Mamy możliwość włączenia i wyłączenia. O, wyciszył się. Właśnie wyłączyłem w tej chwili tłumik. Natomiast włączymy go. O, już go słyszymy coraz bardziej. Więc elektronicznie jest wspomagany, ale mimo wszystko daje to na pewno dużą frajdę dla kierowcy, ale też i wzbudza respekt ludzi na zewnątrz. Jeżeli chodzi o napęd, napęd na cztery koła, ale w momencie, kiedy wrzucamy mu tryb sportowy, to praktycznie cała moc przechodzi na tył. Dzisiaj technologia posunęła się już tak daleko, że szczerze mówiąc, w ogóle nie czuję dyskomfortu jazdy napędem na tył. Trzyma go bardzo dobrze, nawet jak jest w trybie sportowym, gdzie odcina mu wiele, powiedzmy, czujników bezpieczeństwa, kontrolę trakcji i tym podobne, on nadal wspomaga cię w trybie jazdy. W trybie track praktycznie wszystko odłącza. I dlatego jak chcesz przełączyć w track, to pyta cię kilka razy, czy faktycznie chcesz przełączyć w tryb track. Natomiast w trybie takim do codziennej jazdy zachowuje się naprawdę bardzo dobrze i bardzo przyjemnie się jeździ tym samochodem. Powiem szczerze, jest to dość uniwersalny samochód. Przestrzeń bagażowa jest naprawdę duża. Nie pokazuję jej, ale ona naprawdę jest spora. Przestrzeń na nogi jest sporo miejsca. Akurat ten model, z tego co mówi producent, jest zdecydowanie większy niż modele wcześniejsze i faktycznie, tak jak siedziałem, pamiętam, w 330e, to czułem się lekko skrępowany, tak tutaj tej przestrzeni jest bardzo dużo. Z tego co wyczytałem, to twierdzą, że nawet to jest bardzo zbliżona wielkość jak do starszych BMW serii 5. I faktycznie czuć, że jest to bardzo spory samochód, ale to nie ukrywam, że pakiet Competition na pewno też dodaje tego swojego uroku i wigoru. Ale z drugiej strony faktycznie trzeba uważać na ten samochód, bo jest bardzo agresywny. Bardzo, bardzo agresywny. Z drugiej strony, to co mi się bardzo podoba w tym aucie i coraz bardziej mi się to podoba w tych samochodach z większymi silnikami, z większą mocą, to oszczędność jazdy. Ten samochód, gdzie naprawdę jest ujeżdżany bardzo silnie, spala aktualnie 11,7 litra na 100 km i zaufajcie mi, naprawdę nie oszczędzam go. Maćku, zatem oddaję teraz głos do studia. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie i mam nadzieję, że nasi goście pobili swoje życiowe rekordy. Trzymajcie się ciepło. Hej, cześć. Rafał Gębura ma najlepszy czas, jeśli chodzi o moich gości na tym torze. No, muszę sprawdzić swoje siły, więc żeby być lepszym od Rafała Gębury, muszę przejechać tor w mniej niż 63 sekundy, minutę, 3 sekundy. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że to jest możliwe. Uwaga, jadę. Mogę już, kurwa, jechać?
62 571. Przebiłem gębulę.